Czy w tej sytuacji należy zachować szczególną ostrożność? Już cofniemy. Ja tu jeszcze sekundkę zostanę bliżej, bo... Mamy przejazd kolejowy. Jak najbardziej, zarówno dojeżdżając, zbliżając się do przejazdu, jak i będąc na przejeździe, mamy obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. Tak, mamy znak stopu dodatkowo, zresztą pionowy i poziomy w postaci raz, że funkcjonującej do zatrzymania linii stopu bezwzględnej linii zatrzymania, ta gruba pozioma, ale mieliśmy też napisane stop, tak, czyli to ze sobą, no, no wiemy, że mamy się zatrzymać, ale widzimy po dwóch stronach zapory rogatki, czyli przejazd kolejowy. Co prawda on już tutaj krzyżem Świętego Andrzeja nie jest oznaczony i nie musi być, jeżeli są rogatki, to też możemy wiedzieć, ale to jest przejazd kolejowy nadal, więc musimy zachować szczególną ostrożność. Tam myślałem też, zobaczcie Państwo, jak warto zawsze pooglądać pytania do końca, bo dosłownie 5 minut wcześniej było przejście dla pieszych. Mhm. Ja już się tak wyprostowałem, mówię, tak, na pewno trzeba, a tu 3 minuty. I to też, to dokładnie do Państwa, żeby się nie spieszyć, żeby obejrzeć filmik do końca na spokojnie i już.